Witajcie moi drodzy questownicy, z tej strony Venre i w ramach sondy testuję dzisiaj Lola na Linuxie. Zainstalowałem sobie dystrybucję Ubuntu 16.4, która jest bodajże produkcji ukraińskiej, więc nazywa się UA Linux. Standardowo Lola zainstalowałem programem Play on Linux bez żadnych specjalnych modyfikacji, także oprócz tego, że musiałem ściągnąć instalator oficjalny z serwerów Riotu, to właściwie żadnych innych problemów nie miałem. Sama gra działa średnio. Jest to generalnie build zbudowany na naszej platformie testowej na Athlonie 2X2250 podkręconym do 3,8 oraz na Radeonie HD 7770. Platformę tą składałem raz jeszcze, może nie od podstaw, ale od jakiegoś momentu, ponieważ zrobiłem też filmik na temat tego, jak się składa komputer. Natomiast jeszcze go nie publikowałem, bo sobie go jeszcze tam troszkę obrabiam. Nie wiem, czy nie zmienię lekko tego, jak go nagrałem. Natomiast dzisiaj, odpowiadając na sondę, odpaliłem Lola. Teraz chwilę to potrwa, bo musi mi znaleźć grę. Jak widzicie, pierwsze wrażenie jest dość kiepskie, dlatego że w kliencie nawet starym wysypane są filmiki na YouTubie. Znaczy brakuje ich miniatur, więc już widać, że coś tu jest nie halo i że nie jest standardowo. Ale biorąc pod uwagę fakt, że Linux jest tutaj obsługiwany właściwie przez Wine'a, to się temu nie dziwię. Nie chciałbym się w tym grzebać, bo to najprawdopodobniej jest kwestia frameworku i niewiele mógłbym z tym zrobić tak na szybko, a że chciałem wam dzisiaj już ten test zaserwować tak na gorąco pod tą sondę, to jest to trochę może niedopracowane. Uprzedzając już parę kwestii, jako że teraz będzie pikowanie i też dało się piknąć, także tutaj nie było kłopotu, to też pokazuje, że nie są bugi, ale nie są to bugi, które uniemożliwiają włączenie gry. Niestety miałem spore spadki FPS-ów, to znaczy, ponieważ procesor miał dodatkowe zadanie, jakim jest obsługa Wine'a i przetwarzanie Direct 3D na OpenGL na bieżąco, ponieważ w Linuxie nie ma DirectX-a, więc Wine, gdyby jako aplikacja, która uruchamia takie gry jak LOL, która jest oparta na DirectX-ie, musi na bieżąco tłumaczyć wszystko karcie graficznej na OpenGL, to automatycznie wpływa to na wydajność naszego procesora. Postaram się w przyszłości niedalekiej zrobić test z Linuxem na trochę lepszej platformie, ale na razie nie chciałem sypać swojego komputera głównego, dlatego że chciałem to dzisiaj wyrenderować i wrzucić, a jakbym coś schrzanił, to mogłoby się to znacznie opóźnić. Dlatego myślę, że w okolicach weekendu zrobię ten test już taki kompleksowy na lepszym kompie, żeby zobaczyć, czy aby na pewno będzie gorzej, czy lepiej, czy może to jest po prostu standard. Na ustawieniach średnich, wysokich na lane miałem w okolicach 40 FPS-ów, 35 FPS-ów. Kiedy mniej się działo, to było to więcej. Na razie jest Full HD, natomiast później obniżyłem rozdzielczość. Natomiast to też poskutkowało bugiem i też musiałem chwilę pokminić, w sensie jak gdyby odblokować się, to znaczy myszka myślała, że dalej gramy Full HD, więc wszystko było przesunięte względem kursora, dlatego było trochę klikania po amacku, ale udało się wrócić do gry, ale to w późniejszym elemencie. Co do samego gameplaya, grać się da. Nawet na takim kompie, który radził sobie powiedzmy średnio na Windowsie, to tutaj jeszcze z dodatkowym narzutem Wine'a dało to radę. Co prawda tutaj jest wszystko teraz chyba na high albo na medium, nie widzę dobrze. Ale można grać, no na pewno na tym Linuxie, nie ma problemu. Nawet nie było jakiegoś większego problemu z samą instalacją, chociaż trwała ona trochę. To nie było jak gdyby momentu, w którym ona się na przykład wysypała kompletnie, także trzeba było ją zrestartować.
W trakcie rozgrywki cały czas grzebałem sobie w ustawieniach, żeby zobaczyć, jak to będzie wpływało na FPS-y. Natomiast wydaje mi się też, że fajnie byłoby to przetestować na karcie NVIDIA. Natomiast takową jeszcze nie dostałem, to znaczy czekam na przesyłkę z 550 Ti, która też jest takim, powiedzmy, że budżetowym sprzętem, bo kupiłem ją bodajże za 200 zł niecałe chyba, ale to jest fajna grafika, dlatego że ma dobre sterowniki, to znaczy GeForce oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, radzi sobie znacznie lepiej z narzutem sterownika na procesor, przez co przy słabszych prockach GeForce radzi sobie po prostu lepiej. I to już wiadomo od lat, bo co śmieszne, zawsze jak ktoś pytał, jaką kupić kartę do AMD-ka, to mówię mu właśnie, że na pewno GeForce'a, i tak samo na odwrót Intel sobie fajnie radzi z Radkami, natomiast Radek z AMD-kiem radzi sobie kiepsko, więc tutaj mamy pewną sprzeczność. Natomiast AMD, no niestety, może Ryzeny pokażą od nowa klasę, natomiast do Ryzenów bieda i smutek, i cierpienie, częste zwątpienie. Jak widać, da się nawet zabić kogoś czasem tą moją nieszczęsną zerą. Trafił mi się niezwykle toksyczny dekery, który cały czas krzyczał, żeby mnie zreportować, że jestem słaby, żebym umarł i sprzedał komputer, nie wiem w jakiej kolejności. Natomiast nie przejmując się tym, testowałem sobie dalej i jak widzicie, nie było momentów, w których miałem takie kompletne frizy. Czasem moje klatki spadały do tych 20, umówmy się, że jest to dopuszczalne przy takim buildzie. No ale po grzebaniu w tych wszystkich ustawieniach i w ogóle gdyby zabawą z samą grą, odznaczaniem różnych opcji, doszedłem do wniosku, że właściwie różnica między średnimi a niskimi i między rozdzielczością 1440x900 a 1920x1080 jest tak wątła, że właściwie nie ma sensu sobie pluć w brodę i po prostu warto grać jednak na Full HD, dlatego że narzut chyba jest zupełnie gdzie indziej, bo na pewno nie na karcie graficznej, tylko na procesorze. Więc z jakimkolwiek Intelem najprawdopodobniej na tym Linuxie ten LOL działałby naprawdę zbożnie. No ale to przetestuję dopiero w weekend, jak już będę miał trochę więcej wolnego czasu i będę mógł sobie pozwolić na to, że komp będzie martwy na dłużej niż powiedzmy te 6 godzin, w których będę chciał sobie go ładnie przysposobić do Linuxa, bo automatycznie muszę też dorzucić sobie dodatkowy dysk, żeby mieć porządek, żeby na pewno niczego nie schrzanić. Można powiedzieć, że pomimo tego, że się nie spodziewałem, bo Linux zawsze kojarzył mi się jednak z systemem biurowym, systemem, który nie służy do grania zupełnie, wręcz przeciwnie, który do gier się nie nadaje, tak przy LoLu poradził sobie powiedzmy na 3+, z tym buildem oczywiście, ze względu na narzut Vine'a na procek. Oczywiście na windzie tych FPS-ów jest 30-40% więcej, także macie jak gdyby tutaj pewny pokaz tego. I mam nadzieję, że wasze kompy lepiej pociągną Linuxa, natomiast samo odpalenie gry i instalacja jest możliwa. To tyle, siemanko.